Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dla odmiany z ogrodu tutaj koło domu. Ja plewię z tej strony przy szklarni kwiatuszki, a mamusia tam na kolankach. Mamusia przy truskaweczkach. Przy truskaweczkach, przy tym... Czerwona, to ona czeka na mnie. Tak. Ta truskaweczka na mnie czeka, proszę jej nie ruszać. To jest moja truskaweczka. Ja ją jutro będę... Tam jest kolejna. Ale ta jeszcze, proszę pana, jest zielona, a ta już jest fajna. To ona mnie czeka na jutro, musi dojrzeć. Zarezerwowana jest dla babci. I tutaj jakby ktoś teraz ją ruszył, oj, to ja bym się nie chciała tutaj znaleźć w skórze tej osoby, która by zajumała babci truskawkę. To byłoby naprawdę tragiczne. Pogoda dzisiaj jest parno. Kto wie, czy nie będzie burzy, może w nocy, może jutro, oby nie. Na ogrodzie prace postępują, filmy są na bieżąco, walczymy tam cały czas z tym mokrem. Rośliny się duszą, a tutaj nawet dosyć fajnie sobie radzą. Plewimy na okrągło, podlewamy. No i co? No fajnie to wszystko rośnie. Truskawki, tak jak tam mama pokazała przed chwileczką, zaczynają już dojrzewać. Panie Krzyś, to będzie dla pana, proszę do wynoszenia, wynieś. Dobrze. A tutaj jest Krzyś, ten, który witam. Przed chwileczką stał za kamerą. Byliśmy do tej pory na ogrodzie, no a teraz żeśmy przyjechali tutaj porobić. No i też pracy jest dużo. Mamusia tam przed chwileczką plewiła, ja plewiłam tutaj z tej strony. Wszędzie jest dużo, dużo roboty, no jak to w otoczeniu, w obejściu. Trawa też już wymaga koszenia, no ale przez te ciągłe deszcze nie idzie jej skosić, a i też tutaj powiem Wam, że kosimy ją na bieżąco. Mamusia kosi, ukosi jeden zbiornik, dwa i wynosi kurom na bieżąco, żeby każdego dnia miały zielone. Także no tutaj to jest takie troszeczkę zamierzone niewykaszanie od razu jednego dnia. I tutaj chcę Wam pokazać truskawki. Pamiętasz, Krzyś, Ty je zamawiałeś? Tak. To jest odmiana... pamiętasz jaka? Albion. Albion. Ona jest powtarzająca chyba, tak? Tak. On więcej coś o tej truskawce wie, bo ją zamawiał, czytał. Ja mam ją w ogóle. Ty miałeś ją kiedykolwiek? Nie, nie miałem jej wcześniej, ale kupiłem wczesną wiosną sadzonki. To już były kwitnące sadzonki, te, które miałem w szklarni. No. Doczytałem na temat właśnie tych wszystkich truskawek, odmian, które sobie kupiłem i zdecydowałem, że właśnie pójdę w kierunku Albiona, z uwagi na to, że to jest truskawka powtarzająca. I jeżeli mogę dwa słowa powiedzieć, tutaj taka moja refleksja od siebie, z tych moich doświadczeń odnośnie truskawek, to zdecydowałem się, bo w tym roku mam tę późną odmianę truskawek i właśnie tak moje warunki pogodowe i czy tam geograficzne mówią, że właśnie będę szedł w kierunku tych powtarzających truskawek oraz tych późnych, z uwagi na to, że po pierwsze nie kwitły, gdy były przymrozki, po drugie chodzi o opady, że teraz zaczęło nam padać i one w tej chwili zaczynają owocować, więc bardzo duże owoce mają. Ale ty jak kupiłeś te swoje albiony, to one miały liście? Nie, to była właśnie wersja frigo, czyli wycięta. Zostały cięta, no, same tak serduszka, tak? Miałem do wyboru długość korzenia, były tam dziesiątki, 15 cm długości. Lolot! Lolot leci! Moja córka jak była mała, bardzo bała się samolotów i jak leciała właśnie taka awionetka patrolująca tutaj te tereny, to ona uciekała, słuchajcie, aż kurz za nią się kurzył i lolot, mama, ratuj, lolot leci. I do dzisiaj to pamiętam. A ja z kolei o truskawce Wam powiem, że też przyszła do mnie wersja z chłodni. Dlaczego z chłodni? Dlatego, że oni je pozyskują. Pozyskiwanie flancy jest w określonym czasie wiosennym, wczesnowiosennym i później taka flanca już się przeistacza w krzak, rozrasta się. Aby przedłużyć okres sprzedawalności dla klienta, taką truskawkę pozyskuje się wcześniej.
tnie się ją, zostawia tylko serduszka. Tutaj się, kto oglądał moje filmy, to widział, jak i w jakim one stanie przyszły, tylko z sercami, i daje się je do chłodni po to, aby można było dłużej ją sprzedawać. I tutaj teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo jest dużo pytań odnośnie pędów. Jak zostawiać, kiedy zostawiać, czy zostawiać. Kochani, jeżeli chcecie mieć plon, to trzeba usuwać pędy z truskawek. I tak jak tutaj, to jest pierwszy rok po posadzeniu, bo ona była w tym roku wiosną sadzona, one już też puszczały mi tutaj pędy flancowe, czy nawet jeżeli jest to flanca sadzona jesienią zeszłego roku, wszystkie pędy kategorycznie usuwamy, z tego względu, że jeżeli je zostawicie, osłabią one bardzo krzak i w przyszłym roku ten krzak będzie nierozbudowany, bo on całą swoją energię skieruje w te wytworzenie kolejnych pędów, a sam zostanie tak jakby zagłodzony, krótko mówiąc, i przede wszystkim raz, że się nie rozbuduje on tutaj, to dwa, nie wybuduje nam plonu na przyszły rok. Także flance, te takie pędy flancowe z krzaków w pierwszym roku po posadzeniu usuwa się w sześciutkie, pozyskuje się z krzaczków drugiego roku, trzeciego i kolejnego, ale też nie zostawia się ich multum, bo one wytworzą ich bardzo dużo, będą puszczać do upadłego, bo niestety krzak zginie. Jeżeli zostawicie 5, 6, 7 tych pędów, ten krzak zginie. Będą flance, ale nie będzie krzaka. Zostawia się jeden, maksymalnie dwa pędy i jak on wypuści, to on zawsze tak puści flance, korzonek, flanca, korzonek, flanca i będzie sobie szedł, ile tylko będzie w stanie wyprodukować. Zostawcie jeden, maksymalnie dwa. To będą dwie ładne flance i nie osłabicie krzaka. Tak to wygląda i to powinno się tego, powinno się przestrzegać. I oczywiście nawożenie. Pytanie, dlaczego ja mam w doniczce, Krzyś też masz w doniczkach, nie? No ja z uwagi takiej praktycznej, że łatwiej mi jest gdzieś tam postawić doniczkę przy beczce i łatwiej jest podlewać niż chodzić na pole gdzieś tam na ogród. I ty docelowo będziesz miał w doniczkach? Nie, przesadzę. Ja już mam przygotowane, bo zostawiłem sobie miejsce, gdy sadziłem właśnie albiona, zostawiłem sobie miejsce na dosadzanie. No ja też nie będę ich miała w doniczkach. Pytanie, dlaczego teraz są w doniczkach? Bo przyszły wiosną. Miałam wodę na polu i nie mogliśmy przygotować stanowiska pod te truskawki, bo ona wymaga naprawdę bardzo dobrego przygotowania gleby pod siebie. Film będzie, jak ja będę przygotowywać tą glebę. Będzie to jesienią. No i żeby nie tracić tutaj już takich warunków rozrostowych tej truskawki, wsadziłam je w duże doniczki. No a i sobie weź rosną. Pokaż, czy puściły już korzenie. Korzenie w sensie co? Przez tutaj? Doniczkę, tak. Już. 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 No nie będę tutaj podrywać tego, no bo niestety uszkodzę i ona będzie mi tutaj chorowała. Czyli to jest taka praktyczna rzecz, żeby nie stawać gdzieś na jakichś podestach, włókninach i tak dalej, postawić na ziemi. Na ziemi ona puści system korzeniowy, to też nie jest do końca dobre, bo później jak ja ją będę przesadzać, ona przechoruje, ale to będzie jesień, więc ona tak jakby i tak będzie szła w stan spoczynku, to tutaj nie będę rozpaczała, ale teraz nie ruszam tych doniczek, no bo uszkodzę sobie system korzeniowy. Obok mam czernicę. U ciebie to się chyba mówi, jak na to? Jeżyna. Jeżyna. A u nas na to mówimy czernica. I w tym roku powiem Wam, że jest burz. Zobaczcie, w tamtym roku ona tutaj tak dosyć marnie mi rosła, ale ja ją tutaj podlałam też dwa razy zupą. Dostały opryski z emów z wiosny i zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest normalnie już teraz krzaczor. Będzie musiał mi Edziu zrobić, bo on tak mi zrobił pierwotnie takie, no byle co, można trzepak powiedzieć. Trzepak na dywan. Trzepak na dywan, tak. No i one tutaj rosły, ale teraz no trzeba tutaj coś solidnego zrobić. I nie zdawałam sobie sprawy, że to mi się aż tak rozrośnie po tej zupie i po tych zastosowaniu emów.
Będę to ciąć chyba. No a tutaj są pomidory. Te, co dostałam od ciebie. Wow. One dosyć fajnie tutaj rosną, chociaż no chciałam je pierwotnie sadzić na polu. Część wysadziłam, ale tam stała woda, więc sobie mówię tak, jak mi popłynie tam, to chociaż tutaj mi trochę zostanie. I one też podlane były zupką. To jest ta mikstura drożdże, cukier, miód z popiołem. I zobaczcie, jaka zmiana. Kto oglądał filmiki, to widział, jakie ja tutaj zdechlaki sadziłam. Takie żółte, chorowite. A teraz są praktycznie nie do poznania. To są wilki, które były sadzone z tego pomidora ze szklarni. Też się ładnie przyjęły. One już mają tutaj chyba 4 czy 5 dni. I muszę je już podlać zupą, żeby się trochę wzięły do życia, bo troszeczkę chorują, ale żyją. Żyją, bo widzę, że się nie kręcą. Puściły korzenie. Tak, tak. A tutaj są właśnie te krzaki, z których pozyskałam wilki. I one... Jaka to jest odmiana, to nawet wam nie powiem, bo miałam kilka nasion. Wysiałam sobie wcześniej w lutym, po to tylko, aby pokazać wam filmy z wysiewu nasion z pielęgnacji. No i one mi tutaj dosyć szybko zaczęły wiązać grona. Gron jest dużo, to jest można powiedzieć wzorcowe, bo jest grono, grono, grono i wyżej, i wyżej. Na ile pędów zostawiać pomidory? To zależy, jaka jest odmiana, bo są odmiany tak zwane samoobsługowe, gdzie nic przy nich nie robimy, one sobie rosną tak jak chcą. Tutaj pierwotnie zostawiłam na 2 pędy, to jest ten i ten, ale puścił mi tutaj i puścił mi tu. I też wiążą się grona. Nie widzę, aby kwiatki zasychały, żeby żółkły opadały, więc ten krzak jest w stanie to wszystko wykarmić. I zostawię tutaj jemu te pędy, ale tutaj idzie kolejny, więc ja go urwę, żeby nie osłabiać później tutaj tych następnych, które się wiążą, bo jednak on, mając tyle gron, tutaj jest już naprawdę dużo ich zawiązanych, kolejne się wiążą, może nie mieć siły wykarmić kolejnego wilka. To samo jest o tutaj. Rosną jak szalone. Były obrywane jakieś chyba tydzień temu, a zobaczcie, jakie już wilczury porosły. To tydzień to i tak jest dużo. Tak, tak. I one rosną bardzo szybko. Także tutaj trzeba pilnować usuwania wilków, bo to rośnie momentalnie. No i teraz... odnośnie chorób na liściach, jeżeli wam się, bo też jest dużo cały czas pytań, takich próśb o porady, jeżeli cokolwiek wam się dzieje na liściu, na przykład tutaj na tym zacznie żółknąć czy cokolwiek, a reszta jest ładna, obrywamy to wszystko, co jest zmienione chorobowo, ma plamki, jest żółte, brązowe, obrywamy i od razu wyrzucamy, tak, daleko, nie na kompost, nie zostawiamy tutaj, bo to będzie się roznosiło, wyrzucamy to. I większość osób wyrzuca do odpadów bio. I teraz odpady bio gdzie trafiają? Trafiają na jeden potężny kompost. Potem ten kompost robi się ziemia. Ta ziemia jest pakowana w wory, idzie na markety. Nie tylko. I często później mówicie, dlaczego ziemia, kupiłam ziemię dobrą i posadziłam pomidory, pomidory giną. Właśnie, tutaj też musicie wiedzieć, nie wszystko, bo dobre ziemie, dobre firmy produkujące ziemię kompostową robią to naprawdę uczciwie, ale pomyślcie logicznie, gdzie trafiają nasze odpady bio. Na kompost, z którego później właśnie robi się ziemię. Także no to no musicie wyrzucić na odpady bio, bądź spalić, żeby nie zostawić tego u siebie we własnej szklarni. I jeżeli już to usuniecie, od razu oprysk. Drożdże, soda, czosnek, bądź wiem, że też wielu z was opryskuje jodyną rozcieńczoną, to się sprawdza, bądź zupą, tą, którą ja polecam. Ja swoje pomidory opryskuję zupą i naprawdę nic się nie dzieje. Do tego z wiosny opryskiwałam emami, no i zobaczcie, jak to wygląda. Te pomidory też sadziłam tutaj, to był tragiczny sort, one były przestane w doniczkach, bo nie mogłam na polu wysadzić, tutaj w ogóle nie miało być pomidorów,
No ale je posadziłam i po podlaniu zupą, po oprysku z zupy dostały emy również 2 razy. No są ładne, one też już zaczynają mi puszczać grona. Kwiaty nie żółkną, liście wyglądają ładnie i to są zdrowe pomidory. No ja jeszcze bym tutaj chciał dodać, że na przemian pryskamy. Nie wszystko na raz, no tak jak wymieniłaś, tylko na przemian, co jakiś czas. Tak, to musi być w odstępie przynajmniej 7 dni, jeżeli chodzi o soda, czosnek, drożdże, zupa. To musi być 7 dni zupy. Bądź co tydzień. Tak, bądź co tydzień, no jak kto tam sobie uzna to, nie? Ale zupę stosujemy 2 razy. To jednak jest mikstura, mieszanka wysokokaloryczna i jeżeli zaczniecie ją stosować co 7 dni, to niestety to pójdzie burza i nie wiem jak to się skończy. 2 razy w odstępie przynajmniej 2 tygodni, ale oprysk, jeżeli coś się dzieje, można stosować no powiedzmy co 2 tygodnie, to nie zaszkodzi. I też co jest ważne, kochani, dużo ludzi dokarmia pomidory tylko dokorzeniowo, ale dokarmiamy również dolistnie. One pobierają składniki pokarmowe również liściem. To nie jest tylko materia do odkażania, do stosowania środków przeciwko chorobom. To jest materia, która również je. I tutaj też, jeżeli stosujecie zupkę, czy z początku do fazy kwitnienia gnojówkę z pokrzywy, dajemy ją do korzenia i opryskujemy do liścia. Liście pobiera zdecydowanie szybciej jak korzeniem, bo dlaczego? Jeżeli wlejecie tutaj w korzeń, ziemia musi się napić, korzeń pobiera i transportuje. Transport zależy, jaka jest roślina wysoka, trwa od 2 nawet do 5 dni. Będziecie widzieli efekt, ale po oprysku automatycznie liście dostają dożywienie, trafia to tutaj i schodzi wszystko tu i idzie tutaj. Liście są od razu dokarmione. Także oprysk dokarmiający jest tak samo ważny, jak dokarmianie do korzeni. Może ważniejszy. Może nawet niejednokrotnie ważniejszy. Bo na początku sezonu przygotowujemy grunt, tak, który zawartość którego powinna nam wystarczyć na cały sezon. Tak. Tak, tak, w rolnictwie właśnie, nawet jak się zboża uprawia, idzie przygotowanie podłoża, jest stosowane nawożenie pod korzeń, później jest nawożenie pogłówne, a potem idzie dolistne dokarmianie. Czy dolistne dokarmianie jest naprawdę bardzo ważne i to powinno być jak amen w pacierzu. A tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, bo jest dużo pytań, jak się mrówki rozmnażają. Tutaj jest taka ze skrzydłami, to jest królowa i często możecie zaobserwować na działkach, na ogrodach, czy nawet chociażby na podwórkach, takie właśnie mrówki ze skrzydłami, to są królowe. One nie mają skrzydeł cały czas, tylko w momencie lotnym, żeby się przetransportować w dalsze... Przemieścić w dalsze partie ogrodu czy przestrzeni. Zasiedlić nowy teren. Muszą mieć skrzydła i te skrzydła właśnie ułatwiają im przefrunięcie na znaczne odległości. I one teraz już będą wyfruwać tutaj z gniazda macierzystego i będą zasiedlać teren. Dlatego one tak szybko niestety się rozprzestrzeniają, bo jedno gniazdo produkuje dziesiątki takich królowych. I tutaj też jak to rozkopię, to ich jest dużo. Walka z nimi jest naprawdę bardzo ciężka. Ja tutaj też sypię wszystkim na przemian. Tam wytępiłam, bo nie ma już mrówek, no to pojawiły mi się ale tutaj. Ale chodzą kolejne królowe, które chcą zasiedlić ten nieużywany teren. No, ja im dam nieużywany. O, tutaj jaka jest duża, była, bo ją gdzieś tutaj przegrzebałam tak, ziemią. No pokazywali, była mała, tu mała. Jest. O, tu jest. Tak. To jaka jest, duża. Ta już jest gotowa do wylotu. Tutaj są te truskawki na ogrodzie, na polu. One są drugi rok po posadzeniu i zakończyły już owocowanie. Wczoraj zjedliśmy ostatnie 3 truskawki. Pędy z nich usuwałam, zostawiłam tylko po jednym z najsilniejszych krzaków. I teraz zobaczcie, taki pęd
puszcza długą jakby łodygę i jest flanca. Ona będzie puszczała korzonki. Tutaj już są zawiązki korzonków i wypuszcza dalej pęd. Na końcówce jest już zawiązek młodego kolejnego krzaczka i on będzie gdzieś tutaj w tym miejscu powstawał i się ukorzeniał i koniec. Resztę utnę, bo on będzie dalej produkował, ale tutaj szkoda, bo te będą wtedy słabsze. No a chcę sobie kilka pozyskać, aby jeszcze rządek posadzić. No i w zupełności tutaj wystarczy, jak zostaną dwie flance do wykarmienia. Za 3 tygodnie będę je obcinać. Nie obcina się liści z truskawek w pierwszym roku po posadzeniu, czy chociażby jeżeli flanca jest sadzona jesienią i owocuje na drugi rok, to też ich się nie obcina liści, z tego względu, że jest to truskawka pierwszy raz owocująca. Mówi się w pierwszym roku po posadzeniu. Obcina się liście dopiero w drugim roku po posadzeniu, jak one drugi rok owocują. I tutaj te będą ścinane na taką wysokość za 3 tygodnie. I zobaczcie, tak żeby zostały te serca tutaj o. To, co tutaj widać. I to jeszcze do zimy wypuści zdrowe liście. Te już zaczynają tutaj chorować, bo są liśćmi starymi i usunięcie ich jest naprawdę bardzo dobrym posunięciem, bo pozbywamy się chorób, krzak odpoczywa, regeneruje się, wszystkie składniki pokarmowe zatrzymuje, a tak on jeszcze wszystko pcha tutaj w te liście, które i tak już obumrą, będą chore. No i tak właśnie się te krzaczki pielęgnuje. Te są nasadzane w tym roku wiosną, więc z tych liści obrywać nie będę, znaczy obcinać nie będę. Jedynie tylko pousuwam te tutaj takie o to wszystko, pędy po truskawkach, te takie liście, a to wszystko zostanie, bo to jest truskawka w pierwszym roku owocująca po posadzeniu. Tak to wygląda. Maliny ładnie mi się tutaj zaczynają wiązać. Owoców widzę, że jest bardzo dużo. No i jeżeli nic się nie wydarzy, to zapowiada się bardzo ładny plon, chociaż na malinach. Także tutaj one też cierpią. Zobaczcie, jak te listki od spodu są żółte z mokra. No ale mimo wszystko ja tutaj o nie walczę i mam nadzieję, że z nich coś będzie. A tutaj jest już druga właściwie malinka z tych malin jesiennych. Pierwszą zjadła albo Agata, albo Edziu, a teraz drugą zjem tutaj ja. Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam siły i takiej radości z tych plonów, jakiekolwiek one by nie były. Wiary, że jednak coś w tym roku osiągniemy, mimo tych takich trudów, przeciwności natury. Tego Wam, kochani, życzę. Do następnego!